Dzień dobry, dzień dobry. Pierwsza listopadowa noc. Jesteśmy po siódmej kolejce. Zebraliśmy się tutaj, żeby omówić dla Was to, co zobaczyliśmy podczas siódmej kolejki Premier League. Zanim zaczniemy od, od rozmowy, no to przedstawię moich gości. Ze mną dziś Krzysiek Bielecki. Dzień dobry. Czyli człowiek, który zobowiązał się do tego, żeby na 100 lajków pod poprzednim filmem zmontować nasz film z, z turnieju w Bydgoszczy, w którym braliśmy udział jako piłkarze I co więcej, wygraliśmy ten turniej. Krzysiek, musisz teraz potwierdzić i powiedzieć, na kiedy będzie. Tak potwierdzam, zobowiązuje się. Nie wiem na kiedy będzie, bo muszę najpierw zapić smutki po dzisiejszej przegranej Manchester United. No, do tego oczywiście za chwilę przejdziemy. Ja w trochę lepszym humorze niż Krzysiek, możecie dostrzec, że po głosie Krzysiek wolałby tego nie nagrywać, ale o tym zaraz. Jest także ze mną Janek Piekutowski. Witam serdecznie. Czyli człowiek, który bardzo ubolewa nad tym, że nagrywamy w listopadzie w niedzielę, bo nie możemy przez to mówić meczów Leeds, a Janek bardzo lubi omawiać mecze Leeds. No, ale niestety, Janku, będziesz mógł dzisiaj chociaż delikatnie zapowiedzieć nam to spotkanie, czego będziemy mogli się spodziewać. A my już zaczynamy rozmowę o tej minionej siódmej kolejce. Trochę mnie już wkurza to, że niektóre drużyny mają jedno spotkanie mniej, bo nie można sobie tak na tą tabelę obiektywnie spojrzeć. No ale dobra, myślę, że jakoś sobie z tym poradzę, panowie. Zaczynamy od, Manchester, od meczu Manchester United-Arsenal. Trochę tak jest w tym sezonie, że jak mamy hit kolejki, to, to okazuje się, że tam wcale nie ma jakoś dużo bramek. Mecz, ten mecz był tylko ciekawy właściwie dla takich kibiców tychże drużyn, także dobrze, że, że jesteśmy tu razem z Krzyśkiem. Krzysiek w trochę złym w humorze i myślę, że możemy sobie zacząć od, od tego, o to jakichś pozytywów, może Manchester United na sam początek? Krzysztof, jakbyś miał powiedzieć coś miłego o tej drużynie, bo o tym, że będziemy za chwilę tutaj Pogbę wywozić na, na taczkach, i, i o całych, i o na przykład Fredzie, będziemy też mówić pewnie w złych y, samych określeniach, y, to, to wiemy, ale może na początku coś miłego? Nie wiem, co mogę o nich miłego dzisiaj powiedzieć. Podobał mi się Ole który wstał w pewnym momencie z takim nerwowym krokiem i nagle stanął i nie wiedział, co ma zrobić. Więc <laughs> <laughs> to mi się podobało. Nie no, United wyglądało strasznie w tym meczu, po prostu fatalnie. Jeżeli by szukać jakichś pozytywów, no to przez większość meczu ta formacja obronna grała naprawdę dobrze i dosyć dobrze odpierała te też skromne ataki Arsenalu, bo to był generalnie mecz, w którym obie drużyny stwierdziły, że będą się bronić przed drugą drużyną. I obie drużyny zrobiły to całkiem dobrze, tylko po jednej stronie barykady Stał sabotażysta, który nagle stwierdził, że sfałluje sobie rywala w kompletnie niegroźnej sytuacji w polu karnym. Panie Janie, a pan, jakby miał coś powiedzieć pierwsze w, po tym meczu, przemyślenia na, na temat. Zaczniemy oczywiście od Manchester United, więc tutaj najpierw stricte o tej drużynie. No, ale mają być pozytywne, czy mają być szczere? A to już co ci ślina na, na język przyniesie? Możemy już od pozytywów odejść, bo tak jak Krzysiek powiedział, tych pozytywów było dzisiaj y, skromnie. No to. Co zapamiętałem po tym meczu w wykonaniu Manchesteru United to Edinsona Kawaniego na skrzydle, bardzo ciekawy manewr, yy, wpuszczenie Wandebeka za Fernandesza zamiast za Pogbe, bardzo ciekawy manewr yy, i bez beznadziejnego Freda jeszcze z tego meczu zapamiętałem, generalnie wolałbym tego spotkania nie obejrzeć, bo Obydwie drużyny zagrały taki piach, że żal mi ściskał pewną część mojego ciała, kiedy to oglądałem. Naprawdę to było bardzo słabe spotkanie i to z obu stron. No, Arsenal ma o tyle lepsze humory, że oni faktycznie zrealizowali większość tego pełnego na mecz. I samo to spotkanie wygrali, więc no oni pewnie aż tak rozpocząć nie będą. Natomiast w Manchesterze żałoba. W Manchesterze żałoba i tutaj myślę, że oddamy głos Krzyśkowi, On będzie miał najwięcej do powiedzenia o tej drużynie, bo śledzi ją najwięcej. Krzysiek, no co nie zadziałało dzisiaj? Bo tak jak już trochę gadaliśmy wcześniej, Manchester United to jest prawdziwa sinusoida. No przecież na początku tego tygodnia wszyscy kibice byli zachwyceni, bo Manchester United w dobrym stylu pokonał PSZ. Dzisiaj zabrakło skuteczności. W środku Pola Fred zaprezentował się w sposób naprawdę karygodny, gdyby Arsenal trochę lepiej wykorzystywał wszystkie sytuacje, które podarował Fred, to mogłoby być tu znacznie lepiej. No i przede wszystkim, co z tym polem Pogbom? Panie Krzyśku, oddajemy panu głos. Ja zazwyczaj po każdym meczu Manchester United robię sobie bardzo długie notatki. Zresztą po każdym meczu, który oglądam, przygotowując się do programu, mam pełno notatek. Dzisiaj w punkcie Manchester United Arsenal zapisałem tylko pol Pogba, pogrubione i wytłuszczone na wszelkie możliwe sposoby. Nie chodzi nawet o to, że to tylko Pogba był powodem tej porażki, bowiem, bowiem Francuz zagrał słabo, ale zagrał słabo tak samo jak zagrał słabo Fred, tak samo jak zagrał słabo McTominay i nie funkcjonował generalnie środek pola w United. Chodzi mi bardziej o to, że jeżeli spojrzymy na Arsenal i o to jaką jakość wniósł do tej drużyny Thomas Partey to, jest to taka jakość, której my kibice Manchester United oczekujemy od Pogby od kilku lat, odkąd on dołączył, odkąd on wrócił do klubu po tym transferze z Juventusu. I on tej jakości od tego czasu nie jest w stanie dać. Ja naprawdę nie zliczył już sytuacji, kiedy cieszyliśmy się jakimś jednym przebłyskiem, jednym meczem, jedną dobrą piłką zagraną w trakcie 90 minut. A Pogba, takie nazwisko, Mistrz Świata, człowiek, który przyszedł do tego klubu za rekordowe pieniądze, on powinien dawać takie, takie piłki, robić różnice regularnie w każdym spotkaniu, a nie w od święta, jak to niestety robi. Dobrze, dzisiaj Fabian na naszej redakcyjnej konwersacji napisał, że Pogba gra dobrze tylko wtedy, kiedy mu się chce. Szkoda tylko, że nigdy mu się nie chce. No i niestety taka, taka jest smutna rzeczywistość. Bodajże statystyka jego strat piłki w tym meczu to jest 11 najwięcej spośród wszystkich zawodników. No i jego słaba gra obrazuje tylko słabą grę Manchester United. On ma naprawdę duże, duże szczęście, że Fred wrócił też do swojej dyspozycji sprzed, sprzed jakiegoś czasu, bo to jaką elektrykę załączył w drugiej połowie, to było po prostu coś strasznego i, i całe szczęście, że Solskjaer zdjął go z boiska, bo tam albo druga, druga żółta kartka i w konsekwencji czerwona, albo jakieś inne błędy by się tam przytrafiły, bo naprawdę był kompletnie niepewny i, komple i zupełnie nie przypominał tego piłkarza, który grał jeszcze w tygodniu w Lidze Mistrzów, więc zresztą no, cały Manchester United nie przypominał siebie z tej Ligi Mistrzów. Zła taktyka dobrana przez Solskjaera. Mam wrażenie, że jemu wydawało się, że Arteta wyjdzie atakować. On się chciał na to przygotować, wystawić ten zespół taki dosyć mocno zbilansowany. No, nie wyszło, nie wyszedł środek pola. Rashford i Greenwood kompletnie odcięci od, od gry, od piłek. Też Rashford faulowany od samego początku tego meczu i tutaj też sędzia powinien bardziej zwrócić na to uwagę moim zdaniem, bo nie ukrywajmy, że Gabriel też powinien lecieć z boiska już tam w drugiej połowie za faul na Greenwoodzie co jeszcze, co do tego co Janek powiedział odnośnie Kawaniego, to z tego co wyczytałem no nie będę z siebie był znawcy Ligi Francuskiej ale z tego co wyczytałem to Kawani grywał też w PSG na skrzydle kiedy Zlatan Brahimowicz grał jako środkowy napastnik to było 15 lat temu no ale było, więc też nie jest to może jakiś taki kompletnie zły pomysł, no zobaczymy co z tego Solskier wykombinuje no nic, no przegraliśmy mecz, który był zdecydowanie do wygrania, ale no jedziemy dalej pomówmy też o Arsenalu, bo przy tej drużynie również wypada się zatrzymać a to zważywszy na to, że Arsenal do tej pory, moi drodzy, stracił najmniej bramek w Premier Ligi, to myślę warto odnotować, a to zważywszy na tego, że Arsenal bardzo, bardzo często w ostatnich latach był po prostu za tą defensywę wyśmiewany, wiadomo, najwięcej e, błędów prowadzących do utraty bramki, to z pewnością defensywa Arsenalu pod tym mogła się jeszcze nawet niedawno podpisać Mikel Arteta okazuje się, że, że potrafił to ułożyć, dzisiaj taki mecz, jak, jak, no, jak dawniej na, taki, na takiego Hektora Bejerina bardzo, bardzo długo czekaliśmy, zagrał ten prawy obrońca Gabriel i Thomas Partey bardzo dobrze wpasowali się w ten zespół i tą defensywę wznieśli na ten wyższy poziom. Miejmy nadzieję, że to tylko się utrzyma. Janku, jak ty widzisz tę defensywę Arsenalu? Czy to jest... To, nad czym Mikel Arteta pracował tak długo i to jest już pełny obraz tego, co będziemy oglądać i arsenal nie tracący bramek, to będzie po prostu nowa perspektywa. To może być faktycznie coś stałego w Liza. może nawet nie tyle nie tracący bramek, bo to wiadomo różne rzeczy się mogą w trakcie spotkania wydarzyć, może na przykład wejść szkordan Mustafi, no i cała oblicze meczu się wtedy zmienia o 180 stopni. Aczkolwiek Arsenal na pewno może w tym momencie dysponować jedną z najlepszych defensyw w samej Premier League. A przynajmniej jeżeli będzie grał w takim stylu, w jakim Mikel Arteta preferuje, bo kiedy Hiszpan zaczynał swoją pracę nad Raids, to bardzo tam go krytykowano za, roz, za próby właściwie rozgrywania akcji od bramki. Każda niemalże akcja Arsenalu była konstruowana w ten sposób, że Leno albo Martinez podawali do obrońcy, obrońcy do środkowego pomocnika, i wtedy zaczynał się m, nagle popłoch w szeregach Arsenalu, bo ta piłka wracała do bramkarza i tam leciała na drugą stronę już wykopywana przez golkipera. Natomiast Arsenal teraz zmodyfikował ten sposób rozgrywania i to zmodyfikował go w sposób znaczny. Niekiedy to przynosi odwrotne skutki do zamierzonych, bo ta gra nadal potrafi być zahamowana, w szczególności wtedy, kiedy Czaka był zawodnikiem środka pola, to miał tendencję do wycofywania tej piłki do obrońców, i Arsenal znowu się gubił i Arsenal znowu się okopywał. Co zresztą było widać w 70 mniej więcej minucie tego meczu, że oni zaczęli właśnie w taki sposób grać, czyli to krótkie rozegranie, ale nie prowadzące do żadnej akcji zaczepnej, tylko do okopywania się na własnej połowie. Niemniej jednak do tej 70 minuty to Arsenal z skrzydłami, a właściwie swoimi bocznymi obrońcami stwarzał duże zagrożenie. Hector Bejerin w dwóch ostatnich meczach jeden z najlepszych piłkarzy generalnie w lidze jeżeli miałbym wybrać taką składową jedenastkę z tych dwóch ostatnich. Kolejek, to myślę, że Bejerin spokojnie by się tam znalazł na prawej obronie. Co też jest pewnego rodzaju nowum, bo umówmy się, że Hiszpan albo miał bardzo duże wahania formy, albo po prostu był kontynuowany. A tutaj dwa mecze na spokojnie rozegrane w naprawdę wyśmienity sposób. Tutaj ukoronowaniem tego był ten wywalczony rzut karny. Swoją drogą, no, idiotyczny fałpok, by tego karnego nie powinno być, ale jednak Hiszpanowi się to należało w kontekście tego, jak dobrze cały mecz grał. I ta defensywa Arsenalu naprawdę może się podobać i to nie jest defensywa, z której będziemy się śmiać. Oczywiście, jeżeli będą unikali takich no tych głupiutkich błędów, które przydarzały się w poprzednim sezonie, bo przecież pamiętajmy, że Dawid Luiz nie wiem, chyba sprokurował pięć rzutów karnych, tak, w poprzedniej kampanii, co było mm, jakimś wynikiem z kosmosu. A holding jakiś tam mały uraz złapał pod koniec, dobrze kojarzę, on zszedł z boiska? Kontuzja mięśniowa chyba z tego, co, co pan Andrzej Twarowski mówił w trakcie transmisji. To coś z mięśniem dwugłowym, aczkolwiek nie jestem, nie będę teraz tutaj oszukiwał, że, yy, że wiem w 200% co tam się holdingowi stało. Yy, a no właśnie to może rodzić pewien problem yy, występów granitaczaki, bo albo nie daj Boże yy, Mustafiego na środku obrony, co też znowu będzie pewnym problemem dla Arsenalu, yy, wiadomo. I jeszcze tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć: to jest ofensywa Arsenalu, bo ona w tym meczu też była słabiutka. Generalnie od kiedy Arteta naprawił obronę Arsenalu, to zapomniał o tym, że w ataku też by trzeba było coś dawać, i tam się w tej ofensywie nie dzieje nic: jest zupełna stagnacja. Oni oddali dwa celne strzały w tym meczu: jeden to jest z rzutu karnego, drugi to jest strzał Parteja ze 100 metrów, aczkolwiek celny. I Arsenalowi będzie brakowało, mam wrażenie, w tych następnych meczach właśnie czegoś specjalnego z przodu, oni muszą zdecydowanie więcej kreować, przede wszystkim w drugich połowach, bo pamiętajmy, że to jest drugi najgorszy wynik widzę do tej pory, za wyjątkiem fulam w Arsenalu mają co robić pod względem ofensywnym, defensywa jest na ten moment uspokojona, ale teraz to trzeba jakoś zbilansować, bo nie da się wszystkich meczów wygrywać 0-1 po m, przypadkowym rzucie karnym. Ja tego holdinga tak zagaiłem, teraz już tu Jonasz podpowiada, że on nie zszedł z boiska, więc miejmy nadzieję, że to nie jest mhm. żaden mhm. poważny uraz na dłużej, bo to jest bardzo dobry zawodnik swoją drogą, bardzo dobry obrońca i generalnie świetny ruch Arsenalu, bo oni go wyciągnęli z Boltonu Wanderers, kiedy Bolton popadł ponownie zresztą w kłopoty finansowe i oni go bodajże za 2 miliony funt Wyciągnęli. To jest jeden z takich biznesów, które się po prostu zawsze będą opłacać. No i przykład na to, że warto przetrzepywać te niższe ligi w poszukiwaniu takich diamentów. Żeby tylko nie przedłużać, tylko powiem, że ja w robach Holdinga wierzę już dawno, tylko on ma ten problem, że dosyć często bywa właśnie kontuzjowany. I gdyby nie kontuzje, to naprawdę byłby zawodnik stopu. Zgodzę się też z Jankiem, że, że żebyśmy zobaczyli Arsenal w pełnej krasie, to Arteta musi zbilansować i jakoś zrównać to, żeby atak dojeżdżał wtedy, kiedy dobrze gra obrona, a obrona dojeżdża. Jeżdżała wtedy, kiedy dobre, dobrze gra. A tak, ostatnim wątkiem, tutaj skupiającym się wokół tego meczu, jest właściwie Olegunar Solskier, o którego chciałem Was zapytać, bo Manchester United w lidze ma chociażby więcej straconych bramek niż strzelonych. Gdzieś tam w tych okolicach dolnej tabeli się cały czas znajduje i te spotkania w Premier League, no nie wyglądają dobrze. I, i czy myślicie, że jednak ta liga mistrzów tutaj Olegunara solskiera na razie broni, czy jednak on może pożegnać się niedługo z pracą w Manchesterze United, bo tutaj włodarze stracą cierpliwość. No, tak jak mówisz, że Mikel Arteta ma problem, żeby zbalansować ofensywę i ofensywę, a tak samo Frank Lampard ma problem, żeby zbalansować ofensywę i defensywę, no to solskier ma po prostu problem, żeby zbalansować całą drużynę, żeby ona regularnie zaczęła występować dobrze. No, ja jestem trochę rozbity po tym spotkaniu i po tym, co ostatnio dzieje się w Manchesterze United, bo nie będę ukrywał, że uwielbiam Norwega, że jestem fanem tego pomysłu, żeby ono był drużyną samego początku, no i będę go wspierał i stał za nim do końca jego pracy w Manchesterze. Miejmy nadzieję, że to jeszcze potrwa naprawdę długo, bo po prostu lubię tego gościa. Aczkolwiek no ciężko nie oprzeć się takiemu wrażeniu, takiemu poczuciu, że jeżeli wolny jest na rynku Poczetino, no to każdy poważny klub ruszyłby po tego Poczetino. No i pytanie, czy są jakieś kontakty właśnie Manchester United z byłym menedżerem Tottenhamu, czy tam kompletnie, kompletnie nic się nie dzieje? Bo jestem jednocześnie pewne, że Edward Ed Ward nie będzie się kierował sentymentami, sentymentami takimi jak ja wobec Solskjaera, który gdzieś tam ten swój pomysł ma, który jak przyszedł do klubu wtedy po de Mourinho, to przywrócił wielu kibicom radość z oglądania Manchester United i to był jego największy sukces na początku tej pracy z klubem, który też potrafi wygrać mecze efektownie jak ten z Lipskiem w Lidze Mistrzów czy ten z PS że Kilka tygodni temu. E, aczkolwiek, no wiemy, że Woodward i tak samo włodarze że Manchester United nie będą mu się pałali takimi sentymentami. Jeżeli uda im się dopiąć e, takiego menedżera jak Pochettino, no to oni to po prostu zrobią. więc e, Solskjaer może być w tej chwili jednym z menedżerów, którzy najbardziej będą drżeli o posadę. Myślę, że tym akcentem mało optymistycznym dla Ole Gunnara solskiera możemy sobie zakończyć wątek, który oscylował wokół rzekomego hitu kolejki. Przynajmniej tak myśleliśmy przed e, tą kolejką, a okazało się, że inne spotkanie było o wiele ciekawsze, Aston Villa są Hampton. To są takie dwie drużyny, które ja mecze naprawdę bardzo e, lubię oglądać w tym sezonie, bo tam zawsze dzieje się dużo e, dobrego. No i jak się te dwie drużyny spotkały razem, to ja wiedziałem, że to się nie może skończyć nudnym 0-0 po bezbarwnej grze, moi drodzy. E, przy tym meczu teraz zatrzymamy, tutaj zwrócimy swoją uwagę, dwa gole World Pro'sa e, z rzutu wolnego. No lepiej się ich nie dało uderzyć, naprawdę wydaje się, że w tym momencie to jest zawodnik, którego najbardziej można się obawiać w Premier League, jeżeli Chodzi o stałe fragmenty gry. Panowie, chciałem Was zapytać o, o dwie konkretne rzeczy. Po pierwsze, czy trochę na wyrost oceniliśmy jednak tą Aston Villa i ten taki początkowy hype, początkowy hype, w który myślę wsiedliśmy wszyscy tutaj? okazał się trochę mylny. Czy może jednak jesteście zdania patrząc chociażby na to, na tą końcówkę, bo przecież Aston Villa prawie że doszła Southampton ostatecznie. Uważacie, że Aston Villa to jest jednak drużyna, która, która tutaj cały czas będzie mieszać, cały czas będzie niebezpieczna, cały czas będzie szła razem z Jackiem Grealishem, który tą drużynę po prostu prowadzi, te piłki dryguje, rozdaje na prawo, na lewo. No naprawdę fantastycznie ogląda się Jacka Grealisha w tym momencie absolutnie. Jest to chyba, chyba mój ulubiony zawodnik do oglądania na boiskach Premier League. Jakie jest Wasze zdanie? Aston Villa to jest bardzo ciekawy przypadek na początku, tego, na początku tego sezonu. Ja porównałbym ich do Reading, który występuje na niższym poziomie rozgrywkowym w Championship i które było do piątku niepokonane na drugim szczeblu rozgrywkowym w Anglii. Reading na początku tego sezonu zasłynęło z niezwykłej skuteczności. Oni stwarzali mało sytuacji, ale wykorzystywali no, większość z nich. Tam bodajże 47% strzałów celnych to kończyło się, kończyło się golem. No i to była niezwykle duża liczba w porównaniu do drużyn w Championship nikt nie zbliżył się do takiego poziomu. W Premier League dwie drużyny zbliżyły się do takiego poziomu wykorzystywanych sytuacji i to był Everton i to była Aston Villa. To były też drużyny, które nie zaznały porażki w tym sezonie i też ekipy, które, które po prostu strzelały co miały. No te 7-2 Aston Villa z Liverpoolem, te pozostałe wyniki, to oczywiście nie był przypadek, ale no na pewno było tam dużo szczęścia i dużo takiej dobrej karty w u podopiecznych Dina Smitha, więc tak samo jak Mówiłem o Redding w, w ostatnim odcinku podcastu Szósta Liga Europy. Tak samo można powiedzieć Aston Villa, że tutaj dla nich sezon się zacznie dopiero właśnie po pierwszej porażce, więc teraz już jest druga w tym meczu z Soton. A więc teraz zaczyna się dla nich taki prawdziwy sezon i zobaczymy, jak Dean Smith zareaguje na te wydarzenia. Ja generalnie niespecjalnie bym też Aston Villa krytykował za ten mecz, bo te bramki, które strzeliło Soton to tam się nie dało nic za bardzo zrobić. One nie wynikały ze szczególnych błędów ustawienia czy zawalania czegoś pod względem taktycznym, bo to są trzy stałe fragmenty gry plus yy, świetny gol Inksa, z tego co pamiętam, więc umówmy się, to naprawdę były ciężkie sytuacje takie do rozpatrzenia pod kątem taktycznym i mówienia o ewentualnych błędach drużyny z Birmingham. Naprawdę fajnie się ich mecz ogląda i ja ich też bym jeszcze nie skreślał, tym bardziej w sytuacji, w której oni się nie poddali po tym golu, na cztery, kiedy mieli ten wynik 4-1, to zdołali jednak wepchnąć te dwie bramki jeszcze po 90 minucie, walczyli do samego końca, bo tak to należy faktycznie określić i chociaż to może być uznawane za pusty frazes, to mnie to zaimponowało o tyle, że ja wiem, że ta Stonwija nie będzie się poddawała w jakimkolwiek meczu, które przyjdzie im rozegrać. Naprawdę dobrze to wyglądało u Dina Smitha, przede wszystkim w ofensywie, chociaż ta defensywa, jak już wspomniałem, dzisiaj też, też nie była aż tak źle, jak mógłby to sugerować wynik I4. Wpuszczone gole. To ja mam trochę inne odczucia, bo defensywa The Villains nie podobała mi się dzisiaj kompletnie. Matikasz był elektryczny, jak w meczu Leeds, mimo dużej porażki, i bardzo go chwaliłem. Tak był dzisiaj naprawdę kiepski. Tak samo Tyron Mings w obronie wyglądał, jakby nie wiedział, po coś tam znalazł. I okej, okay, Aston Villa w końcówce tego meczu pokazała, że potrafi grać w piłkę, ale do 60, 65. minuty ich w ogóle nie było w tym spotkaniu, więc tam Ralf Hazenhitl kompletnie ich zdominował. No i no, tak jak mówię, do, godzin, do minuty 60-65 nie było ich kompletnie za co pochwalić w tym spotkaniu. Ja też nie mówię, że mi się ta defensywa z tą specjalnie podobała w tym meczu, tylko mówię, że te bramki nie wynikają w 100% z błędów popełnianych przez tych defensorów. A co do tego, co powiedziałeś, że do 60-minuty z tą nie było, zgodzę się, owszem, ale też no, mieliśmy w tym sezonie takie przypadki, że ze, drużyn potrafiło nie być przez dłuższy okres czasu i te mecze wygrywali, także. To się, da, to się da ogarnąć spokojnie. Zatem panowie czas na drugie pytanie i przechodzimy już do Southampton. Przy nich warto się też zatrzymać. Czy już wiecie, ostatnio gdzieś na Twitterze znalazłem chyba na Twitterze czy na naszej konferencji, już nie pamiętam, że ktoś powiedział, że teraz Southampton staje się nowym Leicester, zaraz po Aston Villa i po Evertonie. No i czy wy się z tym zgadzacie? Czy gdzieś Southampton stawiacie z, z trochę od, odcinając Everton i Aston Villa? Czy bo Southampton to jest taka drużyna, która tak powoli się rozpędzała, ale jednak, jednak się rozpędzała tak stale, można powiedzieć. No Aston Villa i, i Everton to ostatnie dwa mecze to dwie porażki, a Hampton powoli naprawdę wygląda, wygląda dosyć dobrze, już od pięciu spotkań nie przegrała swojego meczu. Jak wy to, słucham ten no Soton to jest coś, o czym mówiliśmy chyba przy każdej możliwej okazji, kiedy tej drużynie coś wychodziło, czyli po prostu zaufanie ze strony zarządu powierzone trenerowi, bo faktycznie to, że Ralf Hasenhild został, to okazało się, że to nie jest zupełny przypadek, tylko faktycznie tak należało postąpić. Austriak wyciągnął Soton z totalnego bagna oni naprawdę zasługują na duże brawa w tym momencie i to cały czas też należy podkreślać, że to nie jest drużyna uzależniona od danego Inksa, to nie jest dany Inks i 10 innych zawodników, tylko to jest naprawdę kolektyw 11 piłkarzy, którzy mogą dużo osiągnąć i w tym bardzo dziwnym sezonie ja bym nie wykluczał Soton z walki o europejskie puchary, bo taka sytuacja może się spokojnie zdarzyć. No ja bardzo się cieszę, że w końcu James Ward-Prowse zagrał taki mecz, w którym, on, w którym nie tylko grał świetnie i zaliczał jakieś tam ciche asysty, no ale skradł show po prostu, te dwie bramki z rzutu, z rzutu wolnego, też asysta do Westergarda przy pierwszej bramce, naprawdę kapitalny mecz Anglika, on już od zeszłego sezonu gra, gra generałowo Realnie świetnie, jeszcze jak był taki moment w poprzedniej kampanii, kiedy Soton mogło drżeć o utrzymanie w lidze, bo było takie, była taka chwila, taki moment, że spuszczaliśmy świętych do, do Championship. Eee, wtedy właśnie i Ward i Inks ciągnęli te drużyny za uszy we dwójkę dosłownie, grając, grając naprawdę świetną piłkę. I teraz dalej tak jest. I Ward Prowse, i Inks grają generalnie świetnie, ale doszli też do tego, że Adams i kilku innych zawodników, więc Soton wydaje się być naprawdę fajnie zbilansowaną ekipą. Dany Inks ma taką pewność w tym, co robi, no przecież ta bramka właśnie przeciwko Aston Villa, to, to jest no, bez odpowiedniej pewności siebie napastnik nie, nie wykończy tak strzał za, za 16 metrów, a u Inksa to jest i wydaje się, że jest też u wszystkich zawodników świętych. No Ward Prowse fantastyczny. Fant Fantastyczne te dwa rzuty wolne. Przy jednym mam wrażenie, że Emiliano Martinez był trochę źle ustawiony przy tej drugiej sytuacji. Generalnie było to dosyć mocno analizowane, że jeżeli, jeżeli drużyna taka jak Villan straci bramkę z rzutu wolnego pierwszą, to przy drugiej, podobnej sytuacji, kiedy widzą, że ten sam człowiek podchodzi do, podchodzi do piłki, to powinno się ustawić chociażby obrońce przy tym, przy tym rogu, którego nie kryje bramka, żeby dać mu jakąś możliwość, żeby się pomylił. Jeżeli ktoś ma tak ustawioną nogę i potrafi tak dobrze strzelać z rzutów wolnych i jeszcze gra mecz życia na dobrą sprawę, to, to powinno się tam bardziej zareagować, więc tutaj ewidentne błędy Aston Willi no i to też, że Tyron Minks nie wyskoczył przy jednym z tych rzutów wolnych w ogóle i akurat nad nim przeleciała piłka to też duży błąd Anglika. Świetny prezent sobie sprawił na 26 urodziny James ward Pros, bo to jest właśnie w niedzielę obchodził 26 urodziny. No tak zapytam was już na przyszłość, bo, bo Krzysiek napisałeś na Twitterze, że takie spotkanie Jamesa Warda Prosa to jest idealny moment, żeby Manchester United go wkrótce kupił za 70 milionów. Widzicie Anglika gdzieś w jakiejś drużynie nieco z wyższymi aspiracjami niż Soton? No ja na ten moment nie na się chyba Krzyśkowi w słowo, yy, aczkolwiek Anglii jest, wydaje mi się, takim piłkarzem, który idealnie się w to wpasowuje, tym bardziej, że to jest ekipa, która też idzie do przodu. Więc transfer do Evertonu byłby zupełnym bezsensem w tym wypadku, bo to są drużyny, jednak, wydaje mi się, w tym momencie na, podo na, pozi na podobnym poziomie. Natomiast w Manchesterze, United, Liverpoolu, City, Arsenalu, czy gdzie tam bądź on by podejrzewam przepadł, więc dobrze, że w tym Soton jest i póki to Soton idzie do przodu, to spokojnie World Prowse tam powinien grać. A ja mam wrażenie, że to jest zawodnik, którego ktoś z topu w najbliższym czasie wyciągnie, może to nie będzie to okienko transferowe, może to będzie następne okienko transferowe i mam takie wrażenie, że to będzie genialny ruch, to będzie piłkarz, który może nie będzie największą gwiazdą, ale wpasuje się w drużynę i zrobi po prostu robotę. No to też pamiętajmy, że nie jest to już najmłodszy zawodnik, on ma 26 lat, właśnie dzisiaj dzisiaj skończył. Może brzmi to, brzmi to dziwnie, 26 lat to nie jest najmłodszy zawodnik, no ale wiadomo, że nie, nie traktujemy go w kwestii takiego Wonderkid'a typu 21-22 lata, że ma jeszcze całą karierę przed sobą. No na ten taki wielki transfer to są jeszcze 2-3 okienka maksymalnie, nie? Powiem wam panowie, że jakkolwiek nie będzie, można będzie powiedzieć, że w przerwie na kawie przewidzieliśmy przyszłość, bo na pewno któryś z was będzie miał rację i myślę, że to jest najpiękniejsze. <laughs> Geniusze i mówię. Mayveni. Geniusze, moi fani influencerzy, liderzy opinii, to właśnie my. Dobrze. E, dość osób w Hampton Aston Villa. E, dosłownie, chwilkę chciałem się też zatrzymać przy spotkaniu Barley Chelsea. I tutaj mam tak, tak do Was dwa pytania. Jedno dotycz dotyczące i takie dosyć krótkie Hakima Hakima y, No Myślę, że to jest problem, żeby go po pierwsze wypowiedzieć. A po drugie, czy on jest brakującym elementem, moi mili Państwo, do, do tego, żeby Chelsea w końcu ruszyła tak, jak miała ruszyć na początku tego sezonu. Ja powiem w ten sposób, to, że Marokańczyk dobrze wystąpił w dwóch ostatnich meczach, to dla mnie jest bardzo słaby wyznacznik, zważywszy na to, z jakimi oni rywalami się musieli mierzyć. Poczekałbym po prostu na mecze z kimś poważniejszym, bo w tym momencie Burnley jest dla mnie żadnym wyznacznikiem tego, jak dany piłkarz może się prezentować, bo deklarec, kurde, szkoda mi trochę tego zespołu, bo to zawsze był pewien folklor, ale oni grają tak tragicznie w tym sezonie, tam się nie dzieje kompletnie nic pozytywnego, więc no na ich tle zaprezentować się porządnie to nie jest zbytnie wyzwanie przynajmniej takie jest moje zdanie w tej kwestii, więc no ja się z tym Marokańczykiem będę jeszcze wstrzymywał. No i wypada się jednak zatrzymać przy Barley, bo, bo to jest drużyna, która zdobyła jak na razie jeden punkt. O tym, że Fula i Sheffield też zdobyły jeden punkt, to za chwilkę sobie porozmawiamy, ale najpierw o tym Barley i Szonie Dajszu. To jest chyba w tym momencie, nie chcę skłamać, ale myślę, że, że, że tak jest. To jest trener, który najdłużej pracuje z jedną drużyną w Premier League. I czy wydaje Wam się, że tutaj jego dni również są w tym Barley policzone, czy, czy tam? mają większe zaufanie i większą cierpliwość. Jak to wygląda? Barnley wielokrotnie dało się poznać z tego, że mają zaufanie do Sean'a i pozwalają mu pracować. Oni pozwalali mu pracować nawet po spadku do Championship. Pozwolili mu wrócić z Barnley do Premier League, więc to jest naprawdę dowód na to, że ten menedżer powinien dostać czas. Aczkolwiek znacznie ciekawsze od gry Barnley jest na pewno to, co dzieje się za kulisami w tej chwili, bo jeżeli chodzi o sam klub, to trwają rozmowy odnośnie przejęcia klubu piłkarskiego Barnley. Dwa konsorcje Rywalizują ze sobą o przejęcie tego klubu. Przy czym jedno jest zdecydowanie bardziej podejrzane, że tak bym powiedział, ponieważ jest kierowane przez egipskiego biznesmena oraz przez prawnika Chrisa Farnella, który, który jest tą taką podejrzaną osobą, bo on brał udział w próbie przejęcia Charltonu Athletic, Ta próba zakończyła się niepowodzeniem. IFL ukarała go takim zakazem prowadzenia klubu, zakazem posiadania klubu, zakazem bycia właścicielem klubu. I co ciekawe, znieśli ten zakaz kilka dni temu, po tym jak okazało się, że właśnie Farnell ma być zaangażowany w przejęcie Barnley, więc jest to na pewno na pewno jakiś taki niepokojący, niepokojący, niepokojący oznaka i no myślę, że warto tutaj się przyglądać tej sytuacji. A do czego zmierzam? No jeżeli zmieni się faktycznie właściciel w Barnley, no to może się zmienić także cała polityka klubu i Shonda że może nie mieć już ty tyle czasu, ile dostanie obecnie. No a jeżeli chodzi o obecną sytuację Barnley, to myślę, że jeszcze na spokojnie ten czas dostanie, więc nie zwalniałbym sympatycznego Rudego Mourinho. A czy te sympatyczne trzy drużyny, które są w tym momencie na samym dnie tabeli i widnieje przy nich magiczna liczba punktów jeden, to są dla was trzy takie w tym momencie najbardziej sensowne drużyny do wytypowania do spadku, czy któraś z tych drużyn wydaje wam się oczywistym, że już niedługo po prostu ruszy ku górze niczym Janek w redakcyjnej tabeli Fantazy Premier League? O, no to, to będzie dość Powolne bym powiedział podnoszenie się <grych> ewentualnie z tego dna, e, aczkolwiek do meritum. No, no tak, no, na ten moment to są trzy ewidentnie sobie grające ekipy, chociaż pamiętajmy, że my też skreślaliśmy, hmm, czy przynajmniej ja w pewnym momencie miałem spore wątpliwości, czy Soton się zdobył utrzymać. Watford, który ostatecznie spadł, w pewnym momencie z, tej, z tego dna też się wydostał, więc tam się jeszcze może wiele pozmieniać, aczkolwiek West Brom, Fulham i Burnley to są faktycznie ekipy, które nawet nie, że zawodzą, tylko po prostu grają słabiutko w tym sezonie i one zasłużenie. Tam, tam Sheffield jeszcze ma jeden punkt. A Sheffield jeszcze ma jeden punkt, no to fantastycznie. To tam musiałem chyba West, West Brom wypchnąć. Tak, West, Brom, West Brom ma trzy, trzy remisy. Im A to przepraszam, zapomnieć. no to przepraszam, no to jeszcze jest Sheffield. To w takim razie to, to, to Sheffield jest według mnie najbliżej tego, żeby ewentualnie tą strefę spadkową opuścić kosztem West Brom, o którym wspomniałem, o którym pomyślałem, że ma tylko jeden punkt. No, te cztery zespoły na ten moment to jest według mnie walka o utrzymanie. To ja trochę pod prąd, bo niestety z całą sympatią do Chrisa Wildera i Sheffield United wydaje mi się, że oni mogą mieć duży problem z utrzymaniem w tym sezonie. Mimo, że ta gra nie wygląda najgorzej, tam brakuje po prostu odpowiedniej jakości w ofensywie. No i przy tym, że ta defensywa już nie wygląda tak szczelnie jak przed sezonem, no to po prostu nie wyjdzie już ten projekt moim zdaniem, więc myślę, że oni spadną. Oprócz nich Beniaminkowi, Westbro, i Fulham, Barn i wciąż myślę, że oni się utrzymają. To jest ekipa, która ma doświadczenie w wychodzeniu z sytuacji beznadziejnych i sządaj, że jest człowiekiem, który ma doświadczenie w wychodzeniu z tego typu sytuacji podbramkowych. Nie widzisz, Krzysiek, Manchester United w tej zawiłej walce? Jeszcze nie. Zobaczymy, co się wydarzy <laughs> dalej, bo jeżeli dalej będą mieli taką formę jak na Old Trafford, gdzie dalej nie wygrali meczu, to wszystko może się wydarzyć. Swoją drogą to by była kwintesencja jakby, nie wiem, Manchester United, wiesz, no, oczywiście to jest jakieś science fiction, ale załóżmy, że Manchester United zrobiłby taki sezon jak West Ham w tamtym a tym samym grał w lidze nie. mistrzów, wiesz, w półfinale na tak. przykład. To była niezła historia. My w tym roku wygrywamy Ligę Mistrzów i spadamy do Championship. To jest <laughs> dopiero życie kibica Manchester United. Patrząc na to, jak wygracie w Ligę Mistrzów, to to jest faktycznie nie takie. Dwie różne drużyny. Nie Dwie różne drużyny zdecydowanie. Ale to jest, po prostu, to jest po prostu poziom Premier League. Premier League są tak mocne zespoły, a przyjeżdża jakiś Lipsk, przyjeżdża jakieś PSG, no, tak. no to juniorzy by sobie poradzili. <laughs> tak, no wypada oglądać Premier League oczywiście, bo to najlepsza Liga świata, jeżeli was Interesuje Liga Mistrzów, to polecamy odcinki Lwy na Salonach, który jest również na naszym kanale. Tam chłopaki obgadują sobie Ligę Mistrzów. Ja na Ligę Mistrzów na, na Ligę Mistrzów na razie nie patrzę. Mnie Liga Europy bardziej interesuje, a zresztą tam też chłopaki o Lidze Europy rozmawiają, więc serdecznie polecam. Przechodzimy dalej. Janek, no trzeba Ciebie zapytać o ten Liverpool. Też dziwne, że o Liverpoolu dopiero zaczynamy w tak zaawansowanym już czasie tego podcastu, ale tutaj takie dosyć króciutkie pytanie. Tak, ja już lekko precyzydentuję. To dobrze, że będzie krótkie pytanie. Jak, a tak, Janek, przysypia, bo nagrywamy dosyć już późno, jest także. Bo jestem starym człowiekiem, nie? Dzięki, Chłopaki, że i tak tu jesteście. Mimo tego, że jest tak późno. Powiedz mi, jak wygląda życie bez wieży Wandajka. no To ja już napisałem na Twitterze. Jest takie niefortunne zdjęcie, które widnieje jako zdjęcie główne naszego podcastu, na którym wyszedłem jak debil. No i tak trochę czuję się, że Liverpool w pewnych momentach wygląda właśnie bez Virgila jak je ja na tym zdjęciu. Aczkolwiek ten mecz z West Hamem wcale nie był taki zły w wykonaniu Joe i pana, który był bardzo anonimowy w pewnym momencie, czyli Philipsa, który jednak wystąpił i okazało się, że jest super. Super pod tym względem, że on dominował w pojedynkach w powietrzu, popełnił jeden błąd, ale on był taki, umówmy się, dość nieszkodliwy dla całego zespołu. Dostał nagrodę za zawodnika meczu, więc, więc brawa. Natomiast, że Gomez, w sumie, co jest najśmiesz, najśmieszniejsze w tej sytuacji, to to, że on występował jako ten bardziej doświadczony, środkowy obrońca. A to on popełnił błąd, który poniekąd doprowadził do gola, bo to on źle wybił piłkę i Pablo Fornels miał z czego w ogóle uderzyć. Liverpool bez tego van Wandajka na razie nie ma jakiegoś odczuwalnego dramatu, aczkolwiek to ja wiem, że będą ciężary i straty bramek przewiduje w każdym meczu bez Holendra. Zresztą z Holendrem też to nie było tak, że Liverpool był jakąś twierdzą nieco zdobycia w tym sezonie. Ciężko będzie bez Wandajka, ale co to jest za trudność powiedzieć, że będzie bez niego ciężko. Trzeba po prostu testować, sprawdzać i jeżeli te testy będą wychodziły dobrze tych różnych rozwiązań, to będzie jakieś takie szersze spektrum możliwości dla Liverpoola, to w wypadku jeszcze większej liczby kontuzji będzie bardzo opłacalne i tym ewentualnie będzie można ratować, nie daj Boże, jakąś kolejną absencję która może w tym sezonie nadejść, bo ten sezon też będzie jeszcze dziwny pod względem koronawirusa. W Anglii, z tego co wiem, jest już wprowadzany drugi lockdown, także problemy będą cały czas się nawarstwiały i dobrze, że klop testuje, dobrze że te testy nie wypadają aż tak tragicznie. Aczkolwiek do tej formy szczytowej Liverpoolu to jeszcze całej drużynie bardzo jest daleko, bardzo daleko. Warto wspomnieć jeszcze wciąż, możemy się tym pocieszyć, że Liverpool jest w tej chwili najgorszą defensywą w Premier League, bo mają 15 bramek straconych. Ale to e... tylko, tylko dlatego, że my nagrywamy w niedzielę, a Fulham i West Brom grają dopiero w poniedziałek. E, no Fulham, ze sobą. Fulham i West Brom mają 14 bramek straconych, ja tutaj widzę 0-0, no. więc te 15 jeszcze do przyszłego tygodnia się utrzyma. I wcale nie jest tak, że jakiś jeden mecz wypatrzył ten wynik że jest tam 15 bramek z tyłu. No nie, 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 znaczy, nie, 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 wcale nie, tak nie. Z... jest. Wcale, e. nie, wcale nie było takiego incydentu ze Stunvilą jednego. Co z kim? No właśnie, moi drodzy. No to skoro już Krzysiek wspomniał, że będzie spotkanie Fulam z, z West Bromem, to też to drugie spotkanie jest dosyć ciekawe. licy, kontra Lester, jak wy przewidujecie, która z tych drużyn tutaj wyjdzie zwycięsko No Lidz jest w tym sezonie nieprzewidywalny, ale bardziej pod tym kątem, że spodziewaliśmy się z o wiele słabszego Lidz, a dostaliśmy naprawdę dosyć silną drużynę. No, kto się spodziewał słabego list, to się spodziewał słabego Lidz dzieciaku. Yy, I w Krzysiek to tak samo. tutaj się proszę nie śmiać do nasze, bo żeście klasę pokazali. Zaraz. Chociaż ja też się nie będę wymążał bo zaraz się okaże, że lic spadnie i dopiero będą się znaczy, wiesz, Znaczy powiem tak, no, mówiliście, że to będą europejskie puchary, a na razie jest stabilny środek tabeli, chociaż no dobra. Ja więc... nie mówię, że będą europejskie puchary, to powiedział Tomek Zieliński, jak się powiedział, że oni spadną do Ligue 1 od razu. Potem nie, 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 nie. <grym> potem, potem poprawiłem, że oni się utrzymają, że to będzie taki właśnie środek tabeli, więc na razie ja mam rację. <grym> no dobra, ja powiedziałem, że to będzie chyba trzynaste miejsce, więc to te, że jestem blisko. W każdym razie yy... Uważam, że to może być najlepsze spotkanie w tej kolejce. Mam nadzieję, że to będzie najlepsze spotkanie w tej kolejce, bo poza meczem Aston Villis, Soton, to nas ten, ta, ta, ta kolejka nie rozpieszczała specjalnie. I nie wytypuję faworyta, bo te drużyny są w tym momencie na podobnym poziomie, jeżeli chodzi o granie w piłkę i też formę. To może po prostu ciekawy mecz i na to w sumie liczę, Boże, żeby nie było żadnego nudnego 0-0, bo się chyba pochlastam. Ja mam w szafie trzy koszulki Jamie'ego Wardiego i mam też go na, kapita na kapitanie w fantazy, więc co więcej mogę dodawać? Blank. No i króciutko, panowie, na koniec. Już powiedzieliśmy o tych spotkaniach, które były. Na chwilę się tylko wrócimy jeszcze do, do, tej, do tej niedzieli i do tego ostatniego właściwie spotkania, czyli. Tottenham-Brighton. No, ściga, ściga Tottenham szczyt tabeli. Niewykluczone, że, że niedługo Tottenham nawet skoczy sobie na, na pierwsze miejsce. Zależy od tego, jak Liverpool z Manchesterem City w następną niedzielę się, się zmierzy. Ale myślę, że tak jak wszyscy tu siedzimy, możemy się zgodzić, że Tottenham jest poważnym kandydatem do zamieszania, jeżeli chodzi nawet o walkę o mistrzostwo. Jak, jak wy uważacie? Tottenham w tym meczu pokazał taką e, mityczną wręcz wielką mentalność, elitarną mentalność zawodników, bo oni wyciągnęli to zwycięstwo w ostatniej chwili, z swojego gola strzelił Gareth Bale, więc można powiedzieć, że wrócił. Spurs zagrali bardzo przeciętne spotkanie jak na standardy, które prezentowało Brighton, które prezentował skład Brighton, bo ja nie mam pojęcia, co urodziło się w głowie Grahama Pottera i dlaczego on wystawił taki, ani inny skład. I Okazało się, że to jest całkiem skuteczna broń jak na londyńczyków, bo faktycznie sprawiali spore problemy. Chociaż fakt faktem, Tottenham nie powinien w tym meczu stracić bramki, a już na pewno nie po akcji, którą sfinalizował Lampti, bo no, faul był według mnie ewidentny. Soli March, z tego co pamiętam, faulował Hibierga i to w sposób przynajmniej według mnie i chyba Was też wyraźny, aczkolwiek utrzymano decyzję o tym, że, że przewinienie było i gol padł. Ja byłem tym dość oburzony. że Murillo pewnie też na konferencji, znając jego, posypią się jakieś gromy w kierunku arbitrów. O tyle dobrze dla nich, że to ten to spotkanie wygrać. I to, co Jonasz powiedziałeś o tym, że Spurs mogą powalczyć o mistrzostwo, to, to tak, no, a, kurczę. Na Atletico ostatnio pojawił się tekst, czy właściwie możemy powiedzieć, że w tym sezonie jakikolwiek zespół jest tak naprawdę w 100% dobry. I ja, ja się z tą tezą zgadzam pod tym względem, że też mam takie wątpliwości. To jest bardzo dziwna kampania i tutaj dużo może się decydować na przestrzeni kilku pojedynczych kolejek. I te różnice między poszczególnymi zespołami mogą być marginalne, nawet na zakończenie sezonu. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś odjechał jak Liverpool czy Manchester City. I szczerze, na taki sezon myślę, że liczymy, bo takiego czegoś dawno nie było. Dzięki wam panowie za dzisiaj. Ze mną był Krzysiek Bielecki. Dziękuję i do usłyszenia. Był także Jan Piekutowski. Dziękuję bardzo. Byłem, ja i Rosowski. Serdecznie dziękuję i zapraszam do subskrypcji naszego kanału i lajkowania. Wyczekiwania na filmik, który Krzysiek ma zmontować. Jeżeli Krzysiek długo się będzie ociągał, to przypominajcie mu na Twitterze i wszędzie, gdzie tylko się da. To piszcie mu, że Paul Pogba jest super piłkarzem na wiadomości tak. prywatnej. To on się wtedy obudzi. Tak. Dzięki wam panowie za, za dzisiaj i oczywiście do usłyszenia za tydzień.